Idziemy drogą przez Mocne i z drogi płynie po linii Wielki Potoczek. Tuż obok kościoła znajduje się dom strażaka. Szkoła w Mutnem. Ale Mutne może zrobić. Widok z drogi w dół Mutnego. W oddali miejsce pod słupem wysokiego napięcia, gdzie kiedyś przechodziliśmy. Budynek szkolny. Doszliśmy na kulminacyjne wzniesienie w Mutnem. Tutaj już zaczyna się przełom w stronę Pewli Ślemieńskiej. Ale znalazłem zapałki. Robię tak, żebyśmy musieli iść pod oczem. Widok w stronę Mutnego z kulminacji nad wsią. Widok w przeciwnym kierunku. Ja już wiem, gdzieś myślę. Raz tam trzeba. Trzy. Nie pojedę. No, czekaj. Widok w stronę Janikowej Grapy. Ja usunę trochę. No. No, no, nie, będziemy się bawić. Na wysokości ponad 600 metrów już w pełni zima. Śnieg coraz większy, musimy brnąć między drzewkami na przełęcz widoczną w oddali. Do mnie tam też. Gdzie? Ja tu miejsca nie ma. Proszę, masz. A siadaj gdzieś. Wieża widoczna nad pełną Ślemieńską. Chcesz kopać? Śniadanko na trasie. A skąd go weźmiesz? Z kopalni. Jakie? Wybuduję. No dobrze, ale gdzie tą kopalnię wybudujesz? Jak tam, gdzie będzie złoto. Tak, a gdzie jest te złoża sam już? Nie wiem. No, no to więc. To ja. Jem. Mam ser ze śniegu. Doszliśmy do żółtego szlaku, który idzie z Janikowej Grapy. W tym miejscu zatrzymaliśmy się, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy. I o mało nie zostawiłem tu kamery. Musiałem wrócić 200 metrów. Przysiółek przy żółtym szlaku. I piękna panorama.
widok od Przysiółka w stronę Pewli Ślemieńskiej. Idziemy nadal żółtym szlakiem. Schodzimy między drzewami leśną ścieżką w stronę Pewli Ślemieńskiej. Zeszliśmy drogą do cmentarza w Pewli Ślemieńskiej. Wyciąg Januszek tu, aparat nam buje zdjęcie. Tak, tak. Januszkowie przygotowują się do zdjęcia. A po prawej kościół w Pewli Ślemieńskiej. Lada moment dojdziemy do drogi głównej w Pewli. Jesteśmy przy głównej drodze w Pewli Ślemieńskiej. W oddali widać szkołę. W przeciwnym kierunku kościół, a my pójdziemy drogą, która prowadzi koło Rancha Adama i do góry. Podchodzimy nad Pewlą Ślemieńską w stronę Rychwałtku. W oddali widać miejsce, gdzie byliśmy jeszcze niedawno. Stamtąd schodzimy. Po prawej stronie Rancho Adama. W dole Kilowice. Odpoczynek przy krzyżu nad Pewlą Ślemieńską. Jak skacze. Teraz na cel mojego skoku. Widok w stronę wieży nad Pewlą Ślemieńską. Wichura poczyniła szkody na trasie. Zwalone drzewo. Januszek próbuje pokonać przeszkodę. Starszy Januszek znalazł inne wyjście. Ale gorsze. Jakie masz lepsze? Kolejne drzewo złamane przez wiatr. Januszek wpadł do wody i musi zmieniać skarpetkę. Idę się napić herbaty na ten czas, jak nie pijesz. Domy w Pewli. I droga, którą idziemy w tej chwili. Widok w stronę Rychwałtku. Panorama spod Barutki. W dole Rychwałt z kościołem. Rychwałdek i Łyska w tle. Schodzimy w promieniach zachodzącego słońca. Jesteśmy na rozwidleniu dróg. Prosto prowadzi droga do Rychwałtku. A w tę stronę droga do Pewli Małej. Zeszliśmy z tej strony z Barutki. Oto Barutka. Idziemy pod Łyskę. W dole Dolina Koszarawy. Droga, którą idziemy. Przed nami Łyska.
mieszkamy w osiedlu Załyską. Zapada już zmrok. Zaraz wejdziemy w Łyskę i zejdziemy do Świnnej. Pora kończyć, bo kończy się taśma. Kończymy wycieczkę pod grotą. 3, 2, 1.